Funkcjonariusze z krakowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 10 osób. Jest to nowy wątek w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w urzędach rządowych i samorządowych województwa małopolskiego. Tym razem zatrzymani w zamian za łapówki za pośrednictwem byłego senatora Rzeczypospolitej Polskiej załatwiali szereg spraw w małopolskich instytucjach samorządowych. Kwota łapówek sięga blisko 2 milionów złotych. Część z zatrzymanych osób w prokuraturze regionalnej w Katowicach usłyszało zarzuty, natomiast dwie z nich decyzją sądu trafiły do aresztu.